Sensacyjne wieści o Cichopek i Kurzejewskim to TVP potwierdzili plotki o wspólnym domu. Kasia Cichopek i Maciej Kurzejewski podeszli do sprawy urządzenia wspólnego gniazdka bardzo poważnie. Nie skupili się przy tym jedynie na spełnianiu swoich potrzeb, ale również potrzeb innych członków ich rodzin. Którzy zapewne biedaczy z tymi bywalcami pod dachem Kurzopków. Dzieci Kasi i Macka. A także jego wnuczka, która niebawem przyjdzie na świat, będą miały swoja przestrzeń. O wszystkie detale zadba prezenterka Pytania na Śniadanie, której Kurzejewski powierzył to zadanie. To Kasia już z Jonatanem, z architektem, z którym współtworzyła program w TVP Kobieta myśli koncepcyjnie nad tym, jak nadać drugie życie temu miejscu. Myślę, że nasz dom jest takim miejscem, które pozwoli znaleźć spokój, bezpieczeństwo i dobre warunki do tego, żeby funkcjonować każdego dnia każdej z osób, które są nam bliskie, naszym dzieciom, dzieciom Kasi i moim synom, wyznał Kurzejewski w rozmowie z Plejada. Prezenter zauważył, że dawanie drugiego życia rzeczom i budynkom jest bardzo ważne. Nie warto trwonić pieniędzy, nie warto być rozrzutnym. Trzeba praktycznie podchodzić do życia i myśle. Że w tym naszym remoncie czy modernizacji tego naszego wspólnego miejsca taka myśl będzie nam własnie przyswiecać, podkreślił. Gwiazdor TVP potwierdził także, że razem z nimi Kasia będzie mieszkała jego mama, która służy im wsparciem w każdym momencie. Jakiś czas temu media obiegła wieść o tym, że Maciej Kurzejewski będzie dziadkiem. Jego syn, bedacy owocem malzeństwa z Paulina Smaszcz, oczekuje na narodziny dziecka. Prezenter rzadko pozwala sobie na poruszanie prywatnych spraw przed kamerą, ale tym razem zrobił wyjątek i opowiedział o rodzinie starszego syna. To jest taka rodzina, można powiedzieć, obywatele świata, i jestem z nich bardzo dumny. Czekam też na moją wnuczkę, która lada dzień ma się narodzić, i myślę sobie, zanim w dzisiejszych czasach ujawnił. Prezenter Pytania na Śniadanie ma nadzieję, że wspólne starania jego i Kasi przyniosą zamierzony efekt. A bliscy będą chcieli często ich odwiedzać. Nie zamierza jednak w żaden sposób przyspieszać remontu. Bo najważniejsze jest, by wszystko dopiąć na ostatni guzik. Zobaczymy, jak to wszystko się poukłada. Nie trzeba tutaj się spieszyć. Trzeba to zrobić dokładnie i tak, żeby każdemu to odpowiadało, ale oczywiście, że tak. Każdy w tym domu będzie mieć swoje miejsce. Nawet jeśli będzie chciał przyjechać na tylko i wyłącznie kilka dni, kilka tygodni. Będzie cudownie gościć każda bliska nam osoby i myślę sobie, że ta wieś, która jest między nami. A też mam codzienny kontakt z nimi i jesteśmy na kuracyjnej linii, co się wydarzy w ciągu najbliższych dni, ocenił na koniec rozmowy.